No już daj spokój. W życiu byś nie przejechała, gdybym nie umarł. Nieprawda! Jak żyłem, to nigdy nie przyjeżdżałaś. Bo miałam sprawy! Nie miałaś żadnych spraw. Nie gorąco ci? Jest moja sprawa, jakie mam sprawy, że nie mogę przyjechać. Berta! Musiałem umrzeć, żebyś w końcu przyjechała! Nie musiałeś, przecież żyjesz! Co to będziesz spała teraz? To jest moja sprawa, jakie mam sprawy. O północy mamy odgrzeb. Nie wiem, co to jest. Żyjesz, więc nie muszę cię słuchać. Albo cię powiem. Posłuchaj. Nie, bo żyjesz. Wszyscy będą stali wokół trumny i będą czekali, aż z niej wyjdziesz i się odgrzebiesz. Tato, ty oszalałeś. Ja nigdzie nie idę. Zaprosiłem Olgę. Co? Nie. Nie. Ja wracam do siebie teraz natychmiast. Ale ty jednak głupia jesteś, wiesz? Już 3 lata minęły od waszego rozstania. To jest moja sprawa. Olga chce ci coś powiedzieć. Wracam do domu. Co? Wracam? Już postanowiłam. Nie słyszę. Mówię, że mnie nie przekonasz. Kurczę, co mówisz? Dobrze, zostanę. Ale mam warunki. Potem powiem. O co tu chodzi? O panią. Tu chodzi o panią, panie Bereniko. Ile ma pani dokładnie lat? 31. I co, tak spokojnie to pani mówi? Bez żadnego wstydu? Bez zażenowania? Proszę na siebie popatrzeć. Co to ma być? Jest Olga. Pani rodzice tysiące, setki tysięcy godzin poświęcili na panie wychowanie. Co? Całą pracę rodziców pani zmarnowała.
Ja wszystko dokładnie sprawdziłem. I wszystko wiem. Pani jest tylko stratą czasu wszystkich ludzi, którzy się kiedykolwiek z panią zetkną. Moja rekomendacja jest prosta. Powinna się pani zabić. Czasem uciekają. Werka! Werka! Co ty wyprawiasz? Zabiję się. Kto to w ogóle jest? Ekspert z Urzędu Miasta. Ja mam teraz taki program aktywizacji milenialsów za pieniądze z Unii. Bez sensu. Nie zabiję się mu na złość, popsuję mu statystyki. No o to chodzi właśnie, żebyś się nie zabijała. Dlatego zaprosił cię do konfrontonału. To się zabije jednak. Werka, nie mam siły już. Olga już na ciebie czeka. Nie gorąco ci? Czuję, że moje życie skończyło się razem z twoim odejściem, że odchodząc zabrałaś moje życie. To może ja powiem, co u mnie. U mnie w sumie nic. Czekam, aż wrócisz. Ja już nic do ciebie nie czuję. Berkuś, ale to nie jest twoja wina. To ja się zmieniłam. Stałam się osobą, która nie kocha cię. Pani Weroniko. Proszę mi nie kazać nic. Pani myśli, że jest pierwsza, co się tu chowa pod tym stołem przed światem. Proszę pani. Każdy się tu kiedyś chował. Nawet pani tata. Nieprawda. Pani tata powiedział tak. Czuję, że moje życie skończyło się razem z twoim odejściem,
że odchodząc zabrałaś moje życie. To za kim powiedział? Powiedział, jak pani mama go zostawiła. Tato. Twoja matka nigdy mnie nie zdradziła. Jak to? Zawsze mówiłeś, że miała romans z twoim najlepszym przyjacielem. Nie, to nieprawda. Z Marianem, który okazał się twoim największym wrogiem. Nie. Ona po prostu przestała mnie chcieć. Tego samego dnia, kiedy wyjechałaś na studia, wzięła mnie za rękę i powiedziała spokojnie, że się pomyliła. Ale nie jestem jej człowiekiem. I że ona przeprasza, ona już nie ma więcej czasu. I musi znaleźć swojego człowieka. Nie. Mama nigdy by tak nie powiedziała. Pewnie miała romans z Marianem, a ty nie potrafiłeś się zmienić, żeby cię znowu pokochała. Ale mi się uda i zmieni się dla Olgi. Twoja matka miała wyjebane na Mariana. Ja wolałbym, żeby się ze sobą przespali. Wtedy moglibyśmy iść na terapię i mógłbym się zmienić dla niej. Ale ktoś ci mówi, że nie jesteś jej człowiekiem. To nic nie możesz zrobić. Możesz tylko się zabić. Albo tę miłość zabić. Otworzyła oczy, a on spojrzał w jej oczy, a przez oczy spojrzał w jej serce. Córko moja, czy jesteś szczęśliwa? Lecz ona ze wstydem odwróciła wzrok i wyznała: nie, nie jestem! Jak śmiesz marnować życie, którym ojciec łaskawie cię obdarzył? Jak śmiesz? Twój ojciec taki dobry! Hańba! O ty! Nie masz przeto innych powinności na tym świecie, niż wypełnianie szczęściem wszystkich dni swoich! Właśnie! Do roboty, mały leniu! Wypełniaj dni szczęściem, ale już! Panie, teraz! No włączaj to już! To może ja powiem, co u mnie. Berka, wyjdź stamtąd. Dobrze, ale mam warunki. Jakie? Chcę mieć to dziecko z Olgą. I chcę mieć wszystko, czego pragnę. I chcę mieć takie życie, jakie chcę, a nie takie, jakie mam. Nie, to jest super.
Odgrzebałem bezlik milenialsów, ale tak głupiej dziewczyny jeszcze nie widziałem. Proszę. Dostanie się 20% zniżki na hasło Berka. Jest stratą czasu wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek się z nią zetkną. Zmarnowała tysiące, setki tysięcy godzin i powinna się zabić. To jest hasło takie długie? Tak. Ej ty, czy ciebie pojebało? Ludzie, czy was pojebało? Że to nie jest żaden koniec! Ta dziewczyna jeszcze całe życie ma przed sobą. Tato, a jeżeli ja tylko potrafię marnować wszystkie swoje dni? Jeżeli chcesz, to je zmarnuj. To są twoje dni. To jest twoja sprawa. Ale ta dziura, którą masz w sercu, nie musi pozbawiać cię szczęścia, które jeszcze możesz mieć. Tylko musisz dać sobie szansę. Musisz się odważyć. Zaśpiewam ci. Tato, nie śpiewaj. Zaśpiewam ci, bo czuję, że powinienem ci zaśpiewać teraz. Wyłaś strumny, wyłaś strumny, wyłaś z niej już. Wyłaś strumny, wyłaś strumny, wyłaś strumny. Przyszłe szczęście, zaakceptujmy to, jak żyje, bądźmy z nią. Odgrzebmy razem tę dziewczynę, obudźmy wiarę w przyszłe szczęście, zaakceptujmy to, jak żyje, bądźmy z nią.